walce na FN33, powiedz mi, byłeś zadowolony z tego, jaki opór postawił ci rywal, bo po pojedynku podniosłeś jego rękę do góry, więc chyba byłeś zadowolony z tego, jak ta walka przebiegała, że była taka wojna. No tak, no warunki postawię bardzo mocno. Tutaj mówię, szapoba dla Pawła, bardzo mocno bił, mocno kopał, nie bał się, szedł do przodu. No mówię, fajna, twarda walka, mówię, troszeczkę mnie zaskoczył, ale przede wszystkim jestem troszeczkę na siebie zły, bo mówię, to nie było takie moje 200%, gdzieś mówię, tak jak wcześniej powiedziałem, nawet w klatce, że nie wrzuciłem tego czwartego, piątego biegu w walce, no i troszeczkę jestem na siebie zdenerwowany. Mówię, zabrakło tego, tej iskry, ale mówię, już mniej więcej wiem, nad czym mam pracować i na pewno to poprawię, mówię, nie chcę tu szukać wymówek. Mówię, na następnej walce zobaczycie wersję 3-0 japońskiego odwala. Myślisz, że to jest też przez ten catchweight? Jak się czułeś w tych 80 kg, bo docelowo zawsze walczysz w 7-7? Nie no, w tej wadze czułem się idealnie, bo powiem wam szczerze, zbijanie wagi było super. Tak naprawdę wieczorem przed porannym ważeniem piątkowym zrobiłem mini wannę dosłownie, bo leżałem może w wannie 10 minut, kąpałem się, rozmawiałem jeszcze z żoną i dzieckiem przez telefon, później położyłem się pod kołdę, rano wstałem i praktycznie miałem wagę gotową, więc tak naprawdę w ogóle się nie męczyłem, praktycznie samą dietą to poszło. Siła uderzenia praktycznie była taka sama jak w 77 kg, no troszeczkę tutaj Paweł mocniej bił niż na przykład Wojtek Wierzbicki. Więc no była ta gdzieś tam siła, ale mówię, no ciężko stwierdzić, czy to była dysproporcja wagi, raczej nie. Będzie jakaś reprymenda od Witka Kostki, bo mocno tam krzyczał z narożnika, chyba coś dzisiaj się nie słuchałeś. Przepraszam za przekleństwo od razu, ale na pewno będzie taka zjeba, że to się w pale nie mieści. Więc już co na to nastawione, no, uchylam głowę, posypuję głowę popiołem. No jest trenerem, widzi to z boku. Mówię, nie zawsze każda walka wychodzi po myśli tak, jakby się chciało. Mówię, jestem takim zawodnikiem, że na takim etapie, że na pewno będziemy pracować nad tymi mankamentami, które wystąpiły w tej walce. Bo no, mój trener oprócz tego, że wyciąga wnioski z przegranych, to także z wygranych. No, on to widzi. Mój trener po prostu no, z każdej walki potrafi wyciągnąć jakieś tam wnioski i to, nad czym będziemy pracować. Także z tego miejsca trenerze, no przepraszam, że no, dałem troszeczkę ciała. Mówię, ale chociaż tyle, że walka wygrana. Myślę, że ten pojedynek od pierwszej do trzeciej rundy był może nie o tyle, że pod moje dyktando, ale panowałem nad nim. A powiedz, bałeś się trochę o werdykt? Nie, wiedziałem, że wygrałem tę walkę. Wiedziałem, że jedna runda chyba pierwsza była taka bardziej na remis, ten troszeczkę mnie przycisnął, ale w drugiej, trzeciej rundzie już go stopowałem, także pierwsza runda na pewno albo na remisowa, albo na Pawła, a druga, trzecia runda myślę, że to moja. No ale mówię, no muszę obejrzeć walkę. Ciężko, mówię, z każdej perspektywy inaczej to wygląda. Z lewej strony ktoś powie, że to Paweł, z prawej, że ktoś, w środku ktoś jeszcze inny. Muszę zobaczyć to na spokojnie na zimno. Żal, że nie ma kibiców? Żal, bardzo wielki żal, zawsze moi kibice przyjeżdżali licznie, zawsze były to 2-3 sektory, więc naprawdę wielki żal, ale mówię, jest ze mną moja żona, mój przyjaciel Szymon Dusza, jest mój dietetyk, mój tato, trener, no oczywiście mój padre, mój ojciec, mój przyjaciel Artur Gwóźdź, także no mam tu pełne wsparcie. Bardzo dużo też innych ludzi tutaj przychodzi, przybija piątkę zarówno z obsługi, jak tu i nawet przed chwilą dziewczyna z obsługi medycznej robiła sobie dystansięcie, mówiła, że jest fanką, także no gdzieś te kibice tutaj krążą i to jest fajne, mówię, ale brakuje tego takiego krzyku z trybą, bo to zawsze niosło. Wracając jeszcze do walki, wydaje się, że w twoim przypadku kopnięcia zrobiły naprawdę dużą robotę i te low kicki i kopnięcia frontalne. No tak, no bo tutaj mówię, on się bardzo mocno pchał tymi rękoma, mówię, no jednak ta siła uderzenia gdzieś tam była. Mówię, no nie mogłem się wstrzelić, mówię, to jakiś taki dziwny dzień był, no ciężko mi tokolwiek stwierdzić, dlaczego tak jest, mówię, musimy się spokojnie na to obejrzeć, mówię, no te low kicki gdzieś tam później siadały, kiedy ja wyczułem gdzieś ten dystans i przepuściłem ten low kick, no nie było tej kontry, nie, gdzie zawsze, no nad tym pracowaliśmy, że mieliśmy się bić z kontry, no i mówię, tego troszeczkę zabrakło, później troszeczkę już odkręciłem te low kicki, ale też nie chciałem się gdzieś nadziać na kontrę, mówię, no tak troszeczkę zachowawczo, mówię, no jestem na siebie wściekły, no co to będę ukrywał. Rozmawiałem przed chwilą z Szymonem Duszą i pytałem, jaki plan na dzisiejszy wieczór, to powiedział, że troszkę poświętujecie razem z całym teamem Art Noxa. No na pewno, no mówię, no Szymon jest po walce, ja jestem po walce, mówię, to był ciężki teraz okres taki, no bo mówię, no oczekowałem się tutaj do tego turnieju, troszeczkę się przygotowania przyciągnęły, dwa obozy za mną, tydzień przed walką jeszcze prowadziłem swój obóz w Zakopanem, także naprawdę bardzo dużo nakład obowiązków, do tego prowadzę zajęcia w klubie, treningi personalne, no mówię, tego jest dużo, no i oczywiście najwięcej siły obserwuje moja kochana córeczka Lea, kocham cię. Wiem, że już śpisz teraz, ale kocham cię z tego serduszka. Dziękuję tutaj teściom, że się nią teraz zajęli. Ja mówię, jak my jesteśmy tutaj. Mówię, no teraz troszeczkę czas na odpoczynek.
No i co, no i myślę, że 2-3 tygodnie takiego luzu sobie zrobię i wracamy na salę, no bo jest nad czym pracować. Kolejna walka w FEN, czy może właśnie One Championship, bo może nie każdy wie, że miałeś startować w turnieju tej organizacji? Wiesz co mówię, no nie wiem, no ciężko jest teraz stwierdzić, co się dalej wydarzy. Na pewno jeżeli będzie jakaś walka tutaj na FENie, to na pewno się jej podejmę. A jeżeli będzie turniej One Championship, no to będziemy musieli usiąść i rozmawiać. No bo federacja FEN nie zamknęła się na to, żebym po prostu tylko że mogę walczyć u nich. Znaczy, jeżeli chodzi o Polskę, to u nich, ale jeżeli dostanę propozycję dla One Championship, to na pewno dostanę od nich zielone światło. Tak samo jak to było w przypadku, kiedy walczyłem na DSF-ie o pas. No bo mówię, tak jak już wcześniej gdzieś tam w wywiadach powtarzałem, że walka na One Championship dodaje dodatkowo prestiżu dla FEN-u, że ich zawodnik po prostu walczy dla takiej federacji, jak jest One Championship. A jeżeli to będzie FEN, to kiedy chciałbyś teraz zawalczyć? Wiesz co, nie wiem, zobaczymy. No mówię, na razie chcę odpocząć, wiecie, no jest pandemia, wszystko jest takie palcem po wodzie pisane. Teraz weszły twarde lockdowny, więc też nie wiem, jak te sytuacje będą wyglądały. Muszę się do tych wszystkich przepisów, bo starałem się troszeczkę odłączyć od tej telewizji, od tych wiadomości, bo wszędzie tylko koronawirus, lockdown, tego nie wolno, to zobaczenia, to tamto i troszeczkę łeb paruje, po prostu się odcięłem od tego i po prostu muszę zobaczyć, na jakie to wygląda teraz, bo tak naprawdę nie wiem, czy mi wolno, czy mi nie wolno, nie? Wiem tylko, że trzeba kaganiec na gębę założyć i tyle, nie? Ale mówię, no zobaczymy, no. Chciałbym jak najszybciej zobaczyć, mówię, no jeżeli będzie taka możliwość, a ja mówię, jest lockdown, jest pandemia i jeżeli dają propozycję walki, no to kurde, no to czemu nie biorę, nie? A jeżeli następnym razem zobaczymy Cię chyba już w obronie pasa. No pewnie tak, pewnie to już będzie 77 obrona pasa, no chyba, że coś tam, nie wiem, może coś wypadnie, może wpadnie jakieś fajne nazwisko, może kogoś zakontraktują i znowu będzie jakiś fajny catchweight, no zobaczymy, no mówię, no ciężko tu cokolwiek powiedzieć, mówię, na razie cieszmy się zwycięstwem i zobaczymy co dalej. Dziękuję w takim razie.